Przed nami wyjątkowy wieczór, Wigilia Świętego Andrzeja, a Święty Andrzej był patronem dziewczyn, które chciały wyjść za mąż. One się do niego zwracały z prośbą właśnie o dobrego męża. Taką najbardziej popularną wróżbą było oczywiście wróżenie woskiem. Brano, rozpuszczano pszczeli wosk i przelewano przez dziurkę od klucza. Klucz nie tylko nam symbolizował otwieranie drzwi, ale też symbolizował otwieranie tajemnic. Stąd właśnie takim ważnym atrybutem był klucz. Gdy wosk stężał, wyciągano go i z kształtu odczytywano przyszłość danej dziewczyny. W zależności od wyobraźni, kto co widział, to taką właśnie zobaczył swoją przyszłość lub wydarzenie z przyszłego życia. Kolejną wróżbą znaną na naszych terenach była wróżba, w której pod trzy kubeczki, miseczki, pod jedną chowano obrączkę, pod drugą różaniec, a pod trzecią mirt. Obracano i dziewczyna przychodziła i losowała dany kubeczek. Jeżeli wylosowała obrączkę, znaczyło, że w tym roku wyjdzie za mąż. Jeżeli różaniec, no to wylosowanie różańca wróżyło pójście do zakonu. A jeżeli mirt, to niestety staropanieństwo. Inną wróżbą związaną z mirtem było puszczanie listeczków mirtowych na wodę. Jeśli listeczki złączyły się, oznaczało, że będzie małżeństwo, bo jeden listek oznaczał dziewczynę, a drugi tego wybranego chłopaka wymarzonego. Jeżeli one się złączyły ze sobą, oznaczało, że będzie małżeństwo, a jeżeli nie złączyły, no to niestety z takiego związku nic nie będzie. Jeżeli dziewczyna chciała poznać imię swojego wybranka, w nocy, z Wigilii na Świętego Andrzeja, pod poduszkę wkładała karteczki z wypisanymi imionami i jedną pustą. Na następny dzień, zaraz po przebudzeniu, sięgała po karteczkę, no i wiedziała, jakie imię będzie miał jej przyszły wybranek. Jeżeli była to pusta karteczka, to znaczyło, że jeszcze tego przyszłego swojego wybranka nie zna. Kolejną wróżbą, jaką miały dziewczęta w Wigilię Świętego Andrzeja, była wróżba z jabłkiem. Obierano jabłuszko i obierek rzucano za siebie. W jaką literkę ułożył się obierek, na taką literkę miało się zaczynać imię przyszłego wybranka. Z obierkiem jeszcze się wiązało jedna rzecz, że im dłuższa ta obierka, tym znaczyło, że dłużej będzie trwał związek z przyszłym narzeczonym. Wróżby andrzejkowe to jedna z najstarszych tradycji ludowych, dlatego warto może w tym czasie, kiedy spędzamy go we własnym gronie, spróbować tych wróżb we własnym zaciszu domowym.